jest tylko wasz wysiłek. I proszę was, uczcie się, a nauczycielom dziękuję, że wkładacie tą wiedzę tej młodzieży i tym dzieciom do głowy. Bo jak mówiłem, że naród mądry to wolny naród. Bo wiecie, że o niepodległość nie została nam dana. To zawsze te słowa powtarzam. Nie jest nam dana na zawsze. O tą wolność i niepodległość musimy walczyć. A jak walczymy? Przez mądrość narodu. Popatrzcie się za granicami naszej ojczyzny. Czy tam dziecko nie chciałoby być wolne, żyć w wolnym kraju, w wolnej Ukrainie? Na pewno chciałoby żyć. I miało taką wolność do zdobywania wiedzy. Bo szkoła w Polsce teraz naprawdę jest wyśmienicie wyposażona. Naprawdę jest wam bardzo łatwo się uczyć. I proszę was, uczcie się. Dlaczego jest wam łatwiej? Zwróćcie uwagę, 2 dni temu święto 1 marca, żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. Oni też byli młodymi ludźmi. Też się uczyć chcieli, ale nie mogli. Ale również za to, że nie mogli, uczyli się. Popatrzcie się, jaka mądrość była w ich głowach. Inka, lat 18. Niewiele starsza od was. Ginie. Śmiercią barbarzyńską można nazwać. Popatrzcie się na pozostałych bohaterów. Rotmistrz Pilecki sam idzie do niewoli, do obozu koncentracyjnego. Jaka w nim mądrość narodowa jest. Idzie na śmierć, z której ucieka. Popatrzcie się, uciekł Niemcom. Uciekł hitlerowcowi. Zabija go stalinizm. Komuna, której całe szczęście, że nie żyliście w tym czasie. Całe szczęście, żyjecie w wolnej Polsce. Nie tak dawno grono nauczycielskie wie, co to były urzędy bezpieczeństwa, co to była czerwona zaraza, która w Polsce panowała. Wy poznaliście tylko COVID i to wam wystarczy. Poznaliście i poznajecie wojnę na Ukrainie, za granicą. I proszę was, dlatego uczcie się, żeby ten naród polski był mądrym narodem. Żeby walczyć cały czas o niepodległość. Nie tak dawno tutaj w tej szkole piękne przedstawienie. Drzewo z lasów. Wolnych polskich lasów. A teraz popatrzcie się, co świat chce nam zrobić. Lasy nam zabrać. Popatrzcie się, jakim trzeba być mądrym człowiekiem, żeby walczyć o ten polski las. Przecież to jest polski las. Tutaj wyrósł, tutaj był pielęgnowany i tutaj jest. To jest dla was. Czy nie miło jest iść na spacer do lasu? Miło, ale do polskiego lasu, a nie do obcego. Naprawdę proszę was jeszcze, uczcie się, żeby ten naród był zawsze wolny. Nagrodzonym dziękuję i myślę, że spotkamy się na koniec roku również na tym samym miejscu. Popatrzcie się, dzięki wam. Jest ten apel, dzięki wam wprowadzony sztandar, dzięki wam hymn jest śpiewany. Nie jeden w dorosłym życiu życzyłby sobie, że spowodował, że na jego cześć jest śpiewany hymn wprowadzony sztandar. Trzeba być z tego dumnym. Gratuluję waszym rodzicom, że tak was wychowują i dziękuję gronu nauczycielskiemu, że was tak uczy. Good.
get up off the ground? Why does a sparrow sing as it flies around? Why do the words hurt when people say mean things? When we're in heaven, will we hear angels sing? Cię nie skruszył, bał się ciebie Stalin. Hej, hej, rotmistrzu, zhartowany stali. Hitę cię nie skruszył, bał się ciebie Stalin. Rotmistrzu Pilecki, ze śmiercią igrałeś. Wstąpiłeś do piekieł, z piekieł się wyrwałeś. Hej, hej, rotmistrzu, ze śmiercią igrałeś, do Auschwitz wstąpiłeś, z Auschwitz się wyrwałeś. Było was tysiące, zostało was niewielu, bo zabija Moskwa naszych bohaterów. Hej, hej, rotmistrzu,
było was tak wielu, lecz zabija Moskwa naszych bohaterów. Bodaj Bogu być warto żołnierzem, by sen cudny przyśnić jak ten. Polską wolną i czystą jak łza. Poszwadrony mi ślady i strachu, tylko dyrekcja w oddali gdzieś gra. Przypada na 1 marca. Data ta nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie po pokazowym procesie zostali rozstrzelani przywódcy 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Nie chcą o was słyszeć, bo przynosicie nikomu niepotrzebne pytania. Po co życie? Po co śmierć? Wypędzeni jak żebracy ze wszystkich domów, ulic i zamków dźwigniętych z ruin. Dawno pogrzebani, niewygodni jak ciasne buty, stoicie bosi, bezradni, na progu czasu. Pień żołnierska, co czyn swych bohaterów sławi, odbiła się echem od morza do tater grani. Co to za siła jest w tobie, Polsko, ojczyzno moja, że wciąż uparcie i dumnie powstajesz z swych kolan. Bóg, honor, ojczyzna. Te słowa święte, sprawą świętą. W sercu jeszcze miała armia, nazywana wyklętą. Tej świętości w kolebce uczyli ich ojcowie.
z matki mlekiem wystali pacierz w polskiej mowie. Świecą gwiazdki na otoku, raz, dwa, trzy. Pan kapitan idzie z boku, raz, dwa, trzy. Świeci słońce ponad Wisłą, żołnierzami tutaj przyszło. Bęben bije, bum, 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 bęben bije. Tongue feels so numb.